Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Polacy w TV Royalu. Tym razem będę miał dla Was trzy walki, trzy waleczki się uzbierały. Dwie jeszcze były przed Nowym Rokiem. Wolu zakończył Nowy Rok, będąc w TV Royalu. Mamy dwie jego walki oraz Polak Epo, więc zapraszam na dzisiejszy odcinek. Pozdrowienia dzisiaj będą nietypowo, jak widzicie na górze ekranu. Będą się przez cały odcinek wyświetlały, więc przez cały odcinek macie szansę być na odcinku. Więc serdecznie pozdrawiam Was i lecimy z odcinkiem. Drugi raz nagrać, bo za pierwszym razem mi się nie udało. Wszystko od nowa ustawiane, więc dopiero teraz zauważyłem po nagraniu, że wyszło cicho. Dobra, ale przyznać się, kto tęsknił za Wolu. Tęskniliście za Wolu w TV Royalu? Nie? No to macie. Wolu w TV Royal. Wasze raporty słuchałem, że sobie tą zasłonę wyłączę. No i zobaczmy, miejmy nadzieję, że pokaże nam coś fajnego. Że będzie coś fajnego. No ja już niestety to oglądałem, więc komentuję to drugi raz dla Was. Mam nadzieję, że teraz z głosem wszystko po prostu wyjdzie elegancko, bo za pierwszym razem mi głos się nie udało za dobrze nagrać. No i zobaczymy, Wolu z lewej strony próbuje Hog Ridera, będzie tutaj grał na Hog Ridera, ma elitarnych barbarzyńców. No tutaj będzie się próbował przebijać przez te minionki, jeszcze armia szkieletonów jest. Jak widzicie, u przeciwnika jest i golem, no i właśnie poszedł golem. Mamy elitarnych. No i właśnie tutaj armia szkieletonów, bardzo dobra kontra na elitarnych barbarzyńców. Jeżeli ktoś nie ma właśnie loga albo zapa, to spodziewajcie się, że padniecie. No i tutaj golem sobie powoli idzie, dojdzie do tej wieży, tutaj Mega Minion próbuje go jeszcze troszeczkę wstrzymać, a już z golem odwraca uwagę Mega Miniona. Tutaj minionki jeszcze też próbują coś porobić. No i tutaj ten Ice Golem troszeczkę zadał tego damage'u na wieżę. No i zobaczmy, bo przeważnie Wolu zawsze zaczyna spokojnie, powolutku, ale pod koniec odpala petardę i miejmy nadzieję, że ta petarda właśnie odpali. No i tak tutaj te kulki, właśnie te kuleczki z tego piecyka są po to, żeby czasem ta jedna doszła chociaż i ten damage zadała. Właśnie na tym to polega. Tombstone bardziej odwraca uwagę, właśnie zobaczcie teraz, odwraca uwagę, niż zadaje jakiegoś damage'u. On ma właśnie odwracać uwagę jednostek atakujących. No i tutaj sobie ładnie przeciwnik Wolu poradził i znowu Hog Rider. Ale Mega Minion w obronie, ten Hog Rider dojdzie na raz, dwa, na dwa tylko strzały niestety. No i zobaczcie, to jak mówiłem, ta kuleczka jedna dojdzie, ale zawsze ten damage zniknie. Zawsze ten punkty życia znikną z wieży. No i przeciwnik próbuje znowu na prawą stronę, tutaj Wolu idzie elitarnymi, próbuje to wszystko, tutaj spodziewał się armii szkieletonów, to troszeczkę za dużo stracił eliksiru właśnie tym logiem i kulą. No ale widocznie tak trzeba było. No ale zobaczmy, ten golem no, niestety doszedł do tej wieży, tutaj idzie też jeszcze wsparcie, więc ta wieża tutaj musi paść, nie ma innego, innej racji. Jeszcze lighting poszedł, nie, ta wieża już jest po wieży. No i tutaj znowu Hog Rider, ten Thompson właśnie, tak jak mówiłem, odwracać uwagę ma jednostek atakujących. No niestety, nie udało się tym razem Wolu wygrać, ale serdecznie gratuluję znowu znalezienia się w TV Royalu. No i tu mamy kolejną walkę Wolu, tym razem była właśnie to walka przed samiutkim Nowym Rokiem. Znowu mamy fajny jego deck, Hog Riderem, elitarni barbarzyńcy. Zobaczmy, jak tym razem mu pójdzie. Miejmy nadzieję, że tym razem mu się uda wygrać. Mamy Wolu u góry jako czerwonego, ma kilku oglądających, bo widać, że konfetti leci, więc my też go oglądamy i czekamy na coś fajnego. Tu jego przeciwnik kulą poszedł, tą muszkieterkę troszeczkę już też chciał rozbić. No i tutaj Wolu czeka odprawy do full eliksiru. Elitarni barbarzyńcy, jest Ice Golem tutaj ładnie to wszystko robił, ale armia szkieletonów najlepsza chyba jak na razie kontra na elitarnych barbarzyńców. Jeżeli ktoś nie ma właśnie loga albo zapa, to jest chyba najlepsza kontra. Tutaj Wolu nie użył loga i według mnie dobrze,
bo tylko by stracił kartę i straciłby eliksir, więc tutaj troszeczkę mała strata na HP wieży, ale zyskał właśnie na eliksirze, więc według mnie była to dobra zagrywka. I teraz tu z prawej strony idzie Ice Golem i muszkieterka, z lewej strony Hog Rider na tym piecyk poszedł, ale tutaj Spare Gobliny troszeczkę poobijały tego. Jeszcze beczka leci ze strony przeciwnika, ale tutaj właśnie logu, tutaj beczkę, wolu tą kłodę zostawił sobie, jakby się spodziewał czegoś takiego, i właśnie to było w jego wykonaniu bardzo dobre. No chociaż u jeden minion troszeczkę czy dwa obiły wieże, ale nadal nie jest źle. Pamiętajmy, że Wolu zawsze lubi atakować w ostatniej minucie, że w ostatniej minucie albo w dogrywce mu wychodzą najlepsze akcje. Więc zobaczmy, armia szkieletonów, teraz tutaj nie ma czym się Wolu za bardzo wybronić tą hordą, tą minion hordą. Minionkami musi tutaj się wspomóc. No i już piecyk postawiony, Ice Golem też idzie, muszkieterka z lewej strony, zobaczmy co on tu wymyśli. Hog Rider, muszkieterka, tu Super Gobliny, znowu jeszcze kula poszła na tą muszkieterkę. No i tutaj troszeczkę piecyk został bity, ale nie tak mocno jak powinien. No i Wolu nadal musi coś wymyślić, coś nowego. I ostatnia minuta właśnie regulaminowego czasu. I znowu beczka leci, tu już Wolu przygotowany z kłodą, oj, troszeczkę przestrzelona za szybko, ale i tak dwa ładnie poszły, więc dwa goblinki z tej beczki. Nieźle, tutaj kłoda poleciała na tą muszkieterkę. Piecyk znowu postawiony. I teraz elitarni barbarzyńcy lecą z lewej strony. Zapowoły ładnie to zrobił. Teraz jeden barbarzyńca poszedł na wieżę, drugi na ten piecyk, ładnie tutaj i jeszcze lok troszeczkę, trochę ten lok przestrzelony. Zobaczcie, 14 poziom spergobinów właśnie. To jest to, co było po nowym update'cie, po nowym balansie, naprawie kart właśnie, że lustro tworzy jeden level wyżej, czyli możemy tworzyć karty levelu 14. Jak widzieliście właśnie, spergobliny level 14. No i tutaj znowu Hog Riderem próbuje na razie, ciężko się Wolu przebić, chociaż wie, że mają podobnych, można powiedzieć, nie, tutaj troszeczkę jego przeciwnik za łóbeczka. Oj, teraz lok przestrzelony tutaj, szekula tu poszła. Lok poszedł w armię szkieletonu w zasadzie, ale dobra, oglądajmy. Znowu elitarni barbarzyńcy, jeszcze Ice Sprite. Tutaj dobrze to i tutaj zapować by się przydało, ale nie, Wolu nic nie ryzykuje, na razie nie zapuje. Tutaj znowu jego przeciwnik. Zobacz, 14 poziom szkieletonków, armii szkieletonów. To lustro wymaksowane potrafi 14 poziom kart zrobić. No i zobaczmy. Ciężko, ciężko tutaj Wolu idzie, balitarni barbarzyńcy. Znowu tu jeszcze horda minionów w obronie, ale to zostało porozbiane. I tutaj ciężko to armia szkieletonów wybroniła wszystko. No jest ciężko, zostało 15 sekund do końca, beczka poszła tutaj jeszcze Wolu, no musi się zmagać Hog Rider, czy to będzie ten atak, czy to będzie ten atak ostateczny? 290 jest i wygrana na 5 sekund przed końcem. Gratuluję Wolu, gratuluję, to było piękne. Pozdrawiam serdecznie. No i tutaj mamy kolejnego Polaka, Epo z klanu Polan, zobaczmy jego profil, 864 wygrane, rekord to jest 2525, jak widzicie. Na razie jeszcze nie dużo wygranych i meczów w challenge'ach, gra ma taki ustawiony deck, zobaczmy jak to wygląda. Tak, jest Mortar, Royal Giant, Wizard, Horda Minionów, Hog Rider, Armia Szkieletonów oraz Wiedźma i Fire Sprite, więc zobaczmy co i on nam to pokaże. A troszeczkę się zamieszałem. No dobra. I zobaczmy, co tutaj nam Polak pokaże. Czy będzie coś fajnego, coś ciekawego. Mamy go na dole. Tutaj już jego przeciwnik princeską i Hog Riderem. Tutaj na razie Epo nie reaguje. Teraz armią szkieletonów rozbije tego trochę Hog Ridera, chociaż to jest mocno poobijana. Pojawi się Bomber i Wizard ze strony Epo. No i zobaczmy, tutaj Hog Rider jeszcze się pojawił i będzie teraz Hog Rider samotnie. Jeszcze kuleczki się pojawią. Tak, ta armia szkieletonów tutaj zostaje ładnie porozbijana. Ten Hog Rider jeszcze ma... Jest, 1000 hapsa zostało przeciwnikowi na wieży. Tu widzimy jego złość. Nie dziwię się. Tutaj Mortar. Co tu się zaraz pojawi? I Mortar zaczyna obijać wieżę przeciwnika. Ice Wizard, princeska tutaj. Epo na razie nie reagował, nie miał jak na razie, ale już to ładnie zostaje wysprzątany. Mortar jeszcze ma parę uderzeń. Czy ta wieża padnie? Jeszcze w zasadzie zostało na 1-2 strzały tego Mortara i czy uda się, jedna kula poleciała.
Ale jeszcze 28 HP, no ale teraz tutaj przeciwnik to wysprząta, Bomber. Tutaj je tą wysprzątał w bierze i jego przeciwnik teraz prowadzi 1-0, ale miejmy nadzieję, że zaraz Epolon coś pokaże, ale tutaj się musi bronić. Horda minionów tego Hogridera, na raz doszedł Hogrider. No i tutaj ta wieża pójdzie już, nie poszła, wieźma padła. Princeska tutaj tą hordę porozbija, chociaż nie całą. Dobrze, teraz sobie poradziła, jeszcze kuleczka jedna użyta. I znowu mamy mortar, ale już princesca go ostrzeliwuje. Jeszcze do tego się pojawiła armia szkieletonu, która została już rozbita przez mortar. No ale mortar zaraz padnie, jeszcze cios strzały. Ładnie tu poszło, ale no niestety wieży nic nie zrobił. I mamy Hogridera z drugiej strony. I dobrze Epo gra, wieże, tą wieżę po lewej stronie sprzątnie za chwilkę. I dobrze gra, zostawiają sobie na później, chociaż on nie ma chyba żadnej kuli, lub nic z tej kuli nic, żeby mógł cokolwiek tam puścić, ale wie, że tam 28 HP to już niedużo, lepiej zająć się tą prawą wieżą. No i zobaczymy, jak mu się to później w dalszej części meczu objawi. No i tutaj Royal Giant Hogrider, tu jeszcze kuleczki w obronie, ale są też armia szkieletonów w obronie przeciwnika. Epo na razie nie ma czym się bronić, jest horda minionów, ale to jest zostanie porozbijana, jeszcze beczka poleciała. Oj, tutaj ma wielkie problemy Epo. Musi tutaj jeszcze bomba to porozwija, to wszystko dwie princeski, ja i Wizard, a i Mortar. Ale Mortar nie będzie strzelał w te princesy, bo są za blisko. Nie, uda, jednak dobrze, był w zasięgu strzału. Bałem się, że to będzie za blisko, bo ma dwa okręgi Mortar. Okręg, który nie ma, jest za blisko, nie strzela i drugi okręg. Te kuleczki tam, a jedna kulka jest, wierzę, jak dobrze poszło. 278 HP plus 200, na 252. Czy uda się tutaj ten Hogrider beczka leciło i tutaj znowu będzie, tutaj powierzy, będzie na pewno. I teraz tylko 27 HP zostało i chyba się nie uda dogrywki, nie. Oj, przykro, mało brakowało, ale ciekawie było. Pozdrawiam serdecznie. I jak wam się podobał odcinek, z tymi pozdrowieniami na górze, pozdrawiam, piszcie, komentujcie.